Dziś jest wtorek, 28 dzień maja 2019 roku. W kolejnym odcinku Coast to Coast wita Was Karol Milcarz, a ze mną są jak zawsze Piotrek Zarychta. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. I kto z nami? Krzysiek Uzdowski jest z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, mówię tak podwójnie, bo my nagrywamy to we wtorek wieczorem, wysłuchacie tego w środę lub później, także dzień dobry Wam, także wracamy do Was po kilku miesiącach przerwy w takim składzie, a wracamy do Was, bo po 7 miesiącach sezonu regularnego i playoffów dotarliśmy w końcu do finałów NBA, w których zmierzą się po raz pierwszy w historii Toronto Raptors. Raptors są w finałach. I zmierzą się z Golden State Warriors i właśnie te finały sobie w naszym składzie zapowiemy. Ale zanim przejdziemy do samych finałów, zacznijmy od Krzyśka. Krzysiek, czy ty jesteś zaskoczony, że Toronto Raptors są w finałach? Bo Golden State to raczej nie jest żadne zaskoczenie, a Toronto Raptors to... i owszem, czy nie? Zależy, w którym momencie bym odpowiadał na to pytanie, bo przed playoffami miałem Raptors w finale. Wydawało mi się, że są najmocniejszą drużyną, ale tak po rundzie z Sixers i tym mimo wszystko trochę szczęśliwym zwycięstwie po tym niesamowitym rzucie Kawhia Leonarda zacząłem się bać o ten typ. Też dlatego, że Milwaukee Bucks wyglądali fantastycznie, przeszli się w pierwszej rundzie po Detroit, w drugiej też praktycznie zrobili sweepa Kyriemu Irvingowi i Bostonowi Celtics. Więc wtedy miałem pewne wątpliwości i wtedy pewnie byłem nawet bliżej stawiania na Bucks, ale okazało się, że jednakże Marc Gasol, transfer w lutym, który nie był przez wszystkich oceniany tak bardzo pozytywnie na samym początku, okazał się bardzo ważnym ogniwem dla zwycięstwa Toronto Raptors. Kawhi Leonard grał oczywiście fantastycznie i to na pewno jest pewne zaskoczenie, bo to Toronto Raptors, ale to nie jest jakaś wielka niespodzianka, szczególnie gdy nie ma już LeBrona na wschodzie. Piotr, Golden State Warriors po raz pierwszy, odkąd są w tych ostatnich latach w finałach, zmierzą się z kimś innym niż Cleveland i z kimś innym niż LeBron. I to jest chyba zupełnie inne zwierzę. Co prawda Kawhi może to nie jest LeBron, ale ma chyba lepsze wsparcie i to może być ciężka przyprawa mimo wszystko dla Golden State. Zgodzisz się z tym, czy raczej uważasz, że to będzie 5 meczów, 4 i do widzenia? Myślę, że może być 6 meczów, ale nie ze wskazaniem na Warriors. A tak... w ogóle mamy przede wszystkim zupełnie inne podejście tych obu drużyn, bo Warriors ewidentnie przez cały sezon drypowali tak trochę, żeby dojechać do tych finałów, żeby jak najmniejszym kosztem, no i to okazało się, że kosztem jest dwóch graczy pierwszej piątki, których nie ma na starcie finału przynajmniej, być może się pojawią później. Tylko czy to jest wada? To do tego dojdziemy. Jakby nie patrzeć, na liście kontuzjowanych jest dwóch gości z pierwszej piątki. To, czy Warriors grają bez nich lepiej, czy gorzej, to się okaże, bo też jak pewnie się zagłębimy bardziej, ja nie widzę w tej chwili do końca, kogo miałby bronić Kawhi Leonard. Więc taka chociażby rzecz. No ale wracając do pytania Karola, no to zdecydowanie bardziej się nastawiam na te finały niż rok temu, bo te finały na pewno będą bardziej wyrównane niż rok temu. Bo Raptors są lepszą drużyną w tej chwili niż rok temu byli Cavaliers, bo Raptors są dużo bardziej głodną drużyną zwycięstw, głodną sukcesów jakichkolwiek, bo Kawhi Leonard ma ochotę zemścić się za to, co stało się 2 lata temu w finale konferencji między Spurs a Warriors i pamiętamy wszyscy to podejście za zypaczuli, więc Leonard na pewno będzie chciał sobie to odbić. Więc to wszystko sprawia, plus tak jak mówię, to, że Raptors są głodni, że Warriors są najedzeni, że ta seria będzie na pewno ciekawa. Nie mówię, znaczy jak się spytasz mnie na koniec pewnie na otypy, to mój będzie pewnie inny niż wszystkich, ale wydaje mi się, że przede wszystkim to będzie dobra seria, dobra do oglądania, co się ostatnio nieczęsto zdarza. I o to nam chodzi przede wszystkim. No fajnie by było, jakby ta seria nie była tak jednostronna jak ostatnio i tak bardzo chyba ofensywna jak ostatnie serie finałowe, które oscylowały 20-130 punktów. To są dwie drużyny, które w playoffach grają dosyć wolnym tempem. Przynajmniej Toronto gra dobrą defensywę, a Golden State coraz lepszą.
patrząc z perspektywy serii od Clippers i później. No ale to już jest takie wejście w szczegóły. To zacznijmy sobie takie analizowanie finałów. Piotrek, już o tym wspomniałeś. Kawhi Leonard, jego gra będzie chyba podstawowym kluczem ze strony Toronto Raptors na to, żeby ta seria była naprawdę serią rywalizujących ze sobą z podobnych poziomów przynajmniej drużyn. No, Leonard jest zawodnikiem, który ciągnie ze sobą drużynę. On może nie jest takim liderem, jak to się często lubi mówić, że gościem, który podniesie cię na duchu, który cię poklepie po ramieniu, powie, no dobra, nie trafiłeś, następnym razem lepiej to zrobisz. On w zupełnie inny sposób lideruje drużynie. To jest taki sposób, który przypomina mi trochę Michaela Jordana. To teraz oczywiście ja nie porównuję Kawhia do Jordana, bo to zupełnie inny typ zawodnika. Ale Jordan też nie potrafił, nigdy nie robił tak, że poprzez dyskusję z zawodnikami starał się ich podnieść na duchu, zmobilizować. On po prostu pokazywał to swoją grą. I dokładnie to samo robi Kawhi Leonard, który, jak wiemy, nie jest gadułą, nie jest gościem, który się śmieje. On po prostu wychodzi na boisko i swoją grą zaraża swoich kolegów. Przypomnijcie sobie, jak na początku tych playoffów beznadziejnie grała ławka Raptors. Pamiętacie początek serii Sixers, gdzie wszyscy mówili, Sixers mają tak beznadziejną ławkę, że ławka Raptors ich zje. Skończyło się na tym, że oczywiście ten farfocel wpadł do kosza na koniec serii Leonardowi i moi Sixers musieli jechać do domu, ale w pewnym momencie ta ławka się odblokowała. Zobaczcie finały konferencji. Od meczu numer 1 praktycznie Norman Powell, Serge Ibaka świetni, od meczu numer 4 Fred VanVleet świetny. Ta ławka zaczęła się odblokowywać. Ja na pewno tam Kawhi Leonard z nimi nie pogadał. Nie wierzę w to po prostu. Oni, patrząc na niego, widząc jak on walczy o każdą piłkę, jak on pomimo kontuzji gra, po prostu też poszli za tym. Tak mi się wydaje. I ten sposób liderowania jest bardzo fajny z jego strony. I to jest właśnie to, co sprawia, że Raptors nie są już tymi Kraptors, z których się śmialiśmy, Karol, rokrocznie, jak tylko playoffy się zaczynały. Chociaż tradycji stało się zadość. Mecz otwarcia przegrali. No właśnie, to będzie mecz otwarcia, Krzysiek, kluczowy, ale nie tylko Kawhi Leonard chyba w Toronto będzie kluczową postacią. No, w Toronto są z przeszłością w Memphis. Jest Mark, jest Kyle Lowry, dawno, bo dawno, ale jednak. Czy któryś z tych graczy tak zwraca twoją uwagę jako taki X-faktor ze strony Raptors? Czy może ktoś inny? Wydaje mi się, że Marc Gasol może być ważny w tej serii. Boję się trochę, że nie będzie grał w niej tak dobrze, jak grał w Sixers, też tak dobrze, jak w spotkaniach 3 i 4 z Milwaukee Bucks, a to dlatego, że Warriors jednak będą mimo wszystko trochę szybsi niż Giannis Antetokounmpo i niż Joel Embiid. Będzie trudniej trzymać Marka Gasola na parkiecie we wszystkich sytuacjach, bo po prostu oni nie będą praktycznie grali post-up, nie będą raczej grali tyłem do kosza. Oczywiście aż do czasu, gdy wróci Kevin Durant, co może się wydarzyć, ale tak naprawdę nie mamy pojęcia kiedy. Wtedy wydaje mi się, że mimo wszystko bardziej niż Marc Gasol będzie przydatny Serge Ibaka, który może nie mówiło się dużo przed playoffami, ale według mnie to on może nawet wygrał tę serię z Bucks. Oczywiście poza graczami, którzy nie nazywają się Kawhi Leonard, to on wygrał tę serię dla Toronto, dlatego że grał w obronie, rozkręcił się też w pewnym punkcie w ataku. Jest mimo wszystko, nie chcę powiedzieć, że mobilnym, bo to może by byłby trochę za duży zarzut w stosunku do Marka Gasola, który swoim sprytem potrafi się fantastycznie ustawić i wciąż fantastycznie bronić, ale wydaje mi się, że może być bardziej przydatny niż Marc Gasol w tej serii. Co do Toronto, to według mnie musi się z kolei odblokować Danny Green, który w playoffach może musi urodzić syna, tak jak musi urodzić mu się syn, tak jak Fredowi VanVleetowi, bo Danny Green nie trafił swoich ostatnich kilkunastu trójek. Jego rzut zaczyna to wyglądać tak, że gdy widzisz, że Danny Green ma piłkę, to jesteś już prawie pewny, że nie trafi. Tak to wyglądało w serii z Bucks, to się ale musi wiesz, zmienić. Tak to jest ze strzelcami. Jasne. Ten gościu ma fenomenalną skuteczność w finałach. Naprawdę. Nie wiem, ale masz rację. Bo to jest,
to na pewno się w końcu zmieni. Fred Van Vliet też, ja krytykowałem go niemiłosiernie przez pierwsze 2,5 serii w tych playoffach. Jestem na bandwagonie oczywiście Toronto przez z wiadomych powodów. No ale w końcu się odblokował i było mi głupio, że go tak krytykowałem. Nick Nurse nie przestał mu ufać, nie wprowadził Jeremiego Lina, nie wprowadził Patricka McCoa, chociaż on to akurat miał tam jakieś rodzinne nieprzyjemne sytuacje. Więc strzelam, że Danny Green się obudzi, tylko że jeśli Raptors chcą wygrać serię z Warriors, no to nie może się zdarzyć w trzecim czy czwartym meczu, to się chyba musi zdarzyć już w pierwszym. No tak, ten pierwszy mecz będzie kluczowy. Mecz pierwszy jest Toronto. Tym bardziej, że to jest pierwszy raz, gdy Golden State Warriors, grając w finałach, nie mają przewagi własnego parkietu. No i teraz ten system finał, który jest już od wielu lat, teraz jest dalej 2-3-2, czy wrócili do tego? Bo już nie wiem, 2, czy jest 2, dalej... 1-1-1. Tak, normalnie. Jest normalnie, czyli to jest dla Raptors chyba lepiej, bo przegrana w jednym meczu powoduje, że prawdopodobnie mogliby już do Toronto nie wrócić. Tak, łącząc z klamrą to, co powiedzieliście, Kawhi Leonard jest kluczową postacią, kluczowe jest jego zdrowie, bo on już w serii z Milwaukee Bucks było widać, że nogą, nie wiadomo co to do końca jest, ale nie miał takiej eksplozywności, pomimo tego grał fenomenalnie. Teraz czeka go od 4 do 7 meczów przeciwko mistrzom NBA i jakiekolwiek takie spowolnienie Kawhi Leonardo dla Toronto Raptors będzie mordercze. Więc to jest w sumie podstawowa kwestia, czy on zdrowotnie to wytrzyma. Druga rzecz jest taka, i o tym Krzysiek wspomniałeś, Danny Green musi zacząć trafiać. Nie wiem, czy się zgodzić, Toronto Raptors to może się sprowadzić do, tak jak się mówi, to jest make or miss league. I ta seria może tak wyglądać, bo ja wierzę w to gorąco, że Toronto Raptors będą mieli mnóstwo dobrych pozycji do rzutów. Tak jak mieli z Milwaukee, przeciwko niby tak dobrej obronie jak Milwaukee Bucks. Mieli mnóstwo otwartych pozycji i trafiali z niej mimo wygranej serii średnio. Jak trafiali bardzo źle z tych pozycji, to przegrywali i musieli gonić. Potem zaczęli trafiać i nadganiali Milwaukee i wygrali serię. Nie mieli żadnych problemów z tworzeniem sobie pozycji do rzutów i ja wierzę, że te rzuty w miarę będą, szczególnie rzuty właśnie danego Greena, rzuty takich ludzi jak Siakam, rzuty takich jak Ibaka, rzuty catch and shoot, które trafiali na takim średnim poziomie, powiedzmy, tak? Więc dla mnie to będzie kluczowe, bo jeżeli oni będą trafiać swoje catch and shoot rzuty, które będą mieli, to będą mogli się ustawiać w obronie. Jeżeli ich nie będą trafiać, to będą musieli grać w transition. No i to wszystko moim zdaniem napędzi na stronę Golden State. Nie wiem, czy się Piotrek z tym zgodzisz, czy masz taki klucz taktyczny, który będziesz obserwował, coś co może przeważyć, czy to bardziej ofensywa, defensywa, co to zadecyduje i jakbyś na to spojrzał? To dla mnie nie ma jednego lekarstwa. Tutaj Nick Nurse będzie musiał znaleźć gdzieś tam złoty środek, tak? Wydaje się, że jeśli chodzi na przykład o Pascala Siakama i odpuszczanie go, co robili Sixers, jeśli chodzi o pozycję na obwodzie, co tak samo robili Bucks, Warriors też go będą odpuszczać. Teraz kwestia tego, kto będzie tym zawodnikiem, do którego ewentualnie będzie się zbliżał Siakam, jeśli zacznie penetrację, bo w pewnym momencie serii z Bucks on się otworzył w ten sposób, że atakował po prostu zawodnika, który go bronił. I to było tak, że on dostawał piłkę na obwodzie, obrońca stał 3 metry od niego, więc on zaczął w niego wjeżdżać. I on ma w dupie obrońców w sumie, on tak gra i w sumie chyba tak będzie grał. I tak powinien właśnie grać, on tak powinien grać, że nie powinien bazować na swoim rzucie, tylko na wjeździe pod kosz, bo tam jest najlepszy. Więc tylko pytanie, czy będzie wjeżdżał na Kevona Looneya, czy będzie wjeżdżał na Draymonda Greena, bo to zupełnie inna para kaloszy. No ale tak, Siakam to jest jedna rzecz. Druga, którą sami powiedzieliście, skuteczność chociażby Serge'a Ibaki i obecność w ogóle Ibaki bądź Gasola. Ja sobie teraz na szybko wrzuciłem statystyki, jak Gasol w tym sezonie grał przeciwko Warriors. I gdy Gasol był na parkiecie, w dwóch meczach, być może jeszcze z czasów Memphis, no ale chodzi o samo porównanie z Gasolem na parkiecie i bez niego, to z nim na parkiecie Warriors byli lepsi o 22 punkty na 100 posiadań, a bez niego tylko o 7. Więc tu ewidentnie widać, że Warriors będą chcieli zabiegać pewnie Gasola
wyciągając go, może nawet nie tyle wyciągając go, co po prostu zmuszając do zmiany krycia, tak żeby Gasol dostawał naprzeciwko siebie Karego albo kogoś innego i w ten sposób będą na pewno szukali rozwiązań. Ale tak jak mówię, nie ma jednej odpowiedzi na to, tak jak spytałeś, czy jaki jest recepta na to, żeby wygrać. Najprościej rzucić o jeden punkt więcej. No. I proste i logiczne. To jest bardzo proste i logiczne. Natomiast no, tych elementów jest na tyle dużo, że no, na pewno Nicknerz będzie tutaj musiał reagować. Czy krycie Stefa Karego na dzień dobry się sprawdzi, czy będzie trzeba szybko robić jakieś korekty. Co zrobić z Damondem Greenem? Co zrobić z kogo wystawić do biegania po zasłonach za Klayem Thompsonem? No pewnie Danny Green. Tak, no więc tu jest kilka aspektów, które tak naprawdę będzie trzeba reagować na bieżąco i tu jest najważniejszy klucz dla Nicka Nursa i recepta, bo tak jak w serii z Bucks potrafił z meczu na mecz dokonywać korekt i ustawiać zupełnie inaczej drużynę, tak tutaj będzie musiał reagować prawie że z akcji na akcję. To jest ten kolejny stopień wtajemniczenia. Bucks byli drużyną dosyć prosto do rozszyfrowania, bo są drużyną dosyć jednowymiarową. Albo wjazdy Janisa, albo trójki. I tam nie ma za bardzo kto inny pomóc, jeśli chodzi o inny sposób rozgrywania akcji. Jeśli chodzi o Warriors, to tych możliwości jest mnóstwo. I tu jest... Tak, co do Gasola jeszcze. To jeszcze powód, dla którego trochę się boję o niego w tej serii, to jest fakt, że on zawsze na przestrzeni swojej kariery, szczególnie w playoffach, bronił lepiej w matchupach, które był w stanie wziąć jakoś osobiście, w jakiś sposób osobiście. To się dla to właśnie sprawdziło z Joelem Embiidem, to się sprawdziło w pierwszej rundzie z Nikolą Vuceviciem. No, gdy popatrzymy na skład Warriors w tej chwili bez DeMarcusa Cousinsa, to tam nie ma takiego jasnego pojedynku jeden na jeden. Nie ma takiego zawodnika, z którym Marc Gasol będzie toczył ten defensywny w jego przypadku pojedynek i wydaje mi się, że to może być dla niego lekki problem w tej serii, bo on nie jest tak obrońcą, żeby sobie poradzić, wydaje mi się, z szybkością Warriors i z momentem, gdy oni wchodzą na ten swój najwyższy poziom. Ja jednak wierzę, że Gasol jakąś rolę odegra, bo szybkość jest problemem, ale to jest przynajmniej gość, który umie się ustawić i myślę, że będą jakieś zagrania, jeżeli do drugiej połowy uda się utrzymać jakiś wynik, w których fizyczność Marka Gasola, odbicie się od niego lub coś takiego wpłynie pozytywnie na losy Toronto Raptors. Najwięcej w playoffach chyba Golden State grają post-upów, ale to są bardzo dziwne, bo to zazwyczaj post-upy Draymonda, w których on odgrywa piłkę, więc to nie jest typowa gra w obronie Marka Gasola, ale cóż, to zależy dużo od jak będzie grał Ibaka. Jeżeli Ibaka będzie grał dobrze, to Nick Nurse nie będzie musiał grać Gasolem. Jeżeli Ibaka będzie łapał głupie faule, co potrafi robić i co przeciwko Golden State może się przytrafić, to Gasol będzie musiał grać więcej. Czy Gasol będzie potrafił trafiać otwarte rzuty, które weź na wyjazdach gorzej. Różnie to z nim bywało, ale jakąś fajną rolę powinien do odegrania jednak mieć. Tak? Znaczy, ja się nie zdziwię, jeśli na którymś etapie tej serii centrem Toronto Raptors będzie Pascal Siakam. Tak. To by było coś do tempa dopasowane i do atletyzmu. Bo Toronto potrafi się zmatchupować z Golden State. Tak, taka piątka, Kyle Lowry, Danny Green właśnie, Norman Powell, Kawhi Leonard i Pascal Siakam. Albo Fred Van Vliet może wejść za Greena i być atletyczny i trafiać. Nie? Tak, dokładnie. Więc oni tutaj mają. Więc wydaje mi się, że z całą sympatią też do Marka Gasola i z dużo mniejszą sympatią do Serge'a Ibaki, to wydaje mi się, że obaj będą musieli jednak mieć mocno limitowane minuty w tej serii. Żeby oni mieli rację bytu, muszą dawać coś w ataku. Więc tu, nie wiem, może granie post-up Marka Gasola, ale z kolei Kevon Looney nie jest takim złym obrońcą w grze post-up, więc tu musi coś wymyślić Nick Nurse, jak ich uruchomić w ataku, żeby oni mieli rację bytu też w obronie. Więc to jest na pewno dla niego trudne zadanie. I jedna rzecz, nie ma z nami Łukasza Wolnego, bo to by było dobre pytanie do niego, bo znaczy, chodzi o to, że to jest nasz guru taktyczny. I to jest dla mnie, siedziałem i się zastanawiałem nad tym, jak Toronto ma bronić pick and roll'e
Stefa Karego, który jest drugi chyba w playoffach pod względem izolacji, czyli switch, w izolacji, pick and roll ball handler, czyli contain też jest zajebisty. I teraz jak jesteś Toronto Raptors, jesteś Nickiem Nurse'em, Krzysiek, jak twoim zdaniem rzut beretem, jak Toronto będzie bronić Golden State? Czy rzucą od razu i będą grali switcha, czy będą grali tak jak chyba przez większą część sezonu, już nie mówię o serii z Milwaukee, gdzie te adjustments były, gdzie będą próbowali na przykład wyjść wysoko i wymusić ruch piłki, bo może Iguodala czy Green nie będą trafiać czystych rzutów. Jakbyś do tego podszedł? Patrząc z perspektywy na mecz numer jeden chociażby. Bo ja nie wiem. To jest na pewno dobre pytanie. Ja się zastanawiam, czy może na przykład po prostu, szczególnie w tym pierwszym meczu, w którym już wiemy, że nie będzie Kevina Duranta, może ich taktyka na tym, że jeśli Steph Curry ma nas zniszczyć, to niech nas zniszczy, ale nie pozwolimy żadnemu innemu zawodnikowi Golden State Warriors, czyli Klayowi Thompsonowi i na przykład Draymondowi Greenowi na zdobycie ponad 20 punktów. Może w tym by była jakaś metoda, która ale też jest oczywiście oczywista. Nie jest metoda jak Portland w meczu numer jeden, który odpuszczał Curry, rzucaj sobie po pick and roll. Właśnie, na pewno. To jest ten problem. To jest na pewno duże ryzyko, bo Steph Curry jest po pierwsze zawodnikiem, który bez problemu jest w stanie zrzucić 11 trójek w pierwszym meczu. Po drugie, Steph Curry będzie też na pewno głodny, bo on przez te 4 lata poprzednie ani razu finałów. Więc wydaje mi się, że on może być bardzo głodny wygrania tej serii. Będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Czy gdzieś w pewnym momencie zobaczymy na nim Kawhia Leonarda? Nie wiem. Prawdopodobnie też na pewno nie stanie się to od razu. Wątpię, żeby Nick Nurse od razu rzucił Kawhia na Stefa, bo to jednak jest bardzo duży wysiłek. Wszyscy pamiętamy, z jakimi skurczami Kawhi Leonard zmagał się już w serii Sixers. Zresztą on poprzedni sezon praktycznie cały przesiedział, więc na pewno ten przygotowanie jego ciała nie znajduje się na tym najwyższym możliwym poziomie, przynajmniej tak mi się wydaje, więc to na pewno trzeba będzie jakoś ograniczać. Ja mimo wszystko w pierwszym meczu chyba bym switchował dość mało, a jeśli już, to tak jak mówię, spróbować pozwolić Stefowi na jak największe rzucanie, ale nie pozwolić, że Thompson, nie pozwolić, że na tablicach zabije nas Draymond Green, nie pozwolić, że inni zawodnicy Golden State Warriors na ławce zaczną trafiać trójki z rogu. Bo jeśli pokona nas Steph Curry, no to nic nie mogliśmy zrobić. Ale ale ja ci powiem, to się nie zgadzam. Znaczy, zaraz do Piotra to przekażę, bo ja bym powiedział, niech mnie zabije Andrej Iguodala, niech mnie zabije Draymond Green, niech dankuje Kevin Looney, ale jednak Stefowi miejsca nie dawać. I Piotrek, czy ty byś na pierwszy mecz wyszedł, nie wiem, wysokim hedżem od razu, żeby Stef musiał odrzucać piłkę i rozpocząć ten ruch piłką Golden State, ale żeby w rękach Stefa ta piłka nie była, czy też od razu wyszedłbyś ze switchami, limitując Gasola i stwierdzając, ja mam piątkę, a może switchować praktycznie wszystko i starać się być przed gościem z piłką. Ja bym czyli zrobić Houston tak naprawdę. Switchowałbym każdym, kto się nie nazywa Mark Gasol i Serge Ibaka. Od początku? Od początku. Od początku, bo zobaczcie, w pierwszej piątce mamy wtedy Danego Greena, Pascala Siakama i Kawhia Leonarda. Pamiętacie rok temu, jak Pascal Siakam jeszcze nie był taki świetny, on był w stanie zatrzymać Johna Walla w playoffach. Więc ma potencjał do tego, żeby ustać Stephowi Curry'emu. Nie mówię, że to zrobi, ale ma do tego potencjał. Więc poza Ibaką, poza Gasolem i prawdopodobnie poza Normanem Powellem, każdy może z tej 8-osobowej rotacji switchować. Szkoda, że jest kontuzjowany wciąż Oji Anunobi. Sprawdziłem aż jeszcze teraz. Jest szansa, że w okolicach czwartego meczu się pojawi. Oby jeszcze nie było za późno. Mhm. Natomiast jeszcze indziej szukałbym przewagi dla Raptors.
to próba wymuszenia switchy po stronie Golden State Warriors, żeby Kawhi Leonard miał na plecach Stepha Curry'ego, jak ma piłkę. Tak, a Curry wszyscy po prostu głupich fauli. Nawet ten faule to jedno, ale żeby po prostu zamęczać go. Żeby Curry musiał, wiesz, brać go do gry tyłem, do kosza i niech Curry bumpuje go, niech się odbija od niego, niech łapie po prostu zmęczenie i w ten sposób automatycznie też zabierał mu energię do gry w ataku. Więc tu bym szukał. Pewnie wiadomo, będzie szukane Curry do tego, żeby, nie wiem, biegał za Dennym Greenem, albo za Normanem Powellem właśnie, jak będzie Powell na boisku, albo za kimkolwiek innym, kto nie będzie wymagał właśnie takiej energii, ale Raptors powinni dążyć, jak dla mnie, do zmiany krycia, tak żeby Steph Curry dostawał się na Kawhia Leonarda i żeby tam próbowali gry jeden na jeden tyłem do kosza. I czy ty uważasz, że tak kontynuując, czy to nie będzie tak po obu stronach parkietu, bo to samo mogą zrobić Golden State, i to zresztą oni lubią to robić, ze swoją piątką. Co prawda bez Duranta, więc to może być problem. I oby Durant nie. Jak ja się o to modlę, naprawdę. Nie znoszę gościa, a poza tym seria będzie bardziej wyrównana. I to może trochę obrzydzić, ale Piotr, Toronto Raptors mają w składzie ludzi, którzy po prostu potrafią minąć z piłką. I to jest właśnie coś, czego aż tak nie mają, moim zdaniem, Houston Rockets. Oczywiście poza Jamesem Hardenem. A Toronto Raptors, Kyle Lowry potrafi minąć, Leonard potrafi, Siakam ma banę, więc też potrafi. Van Vliet się nie boi tego. Zresztą to było widać w serii z Milwaukee, więc tutaj szansa jest. Czy Piotrek, czy po obu stronach możemy to zaobserwować i mieć trochę takiej brzydoty, że tak powiem, jak na dzisiejsze realia, może tak bym powiedział. Wydaje mi się, że trochę tego może być. Natomiast tak jak mówisz, Raptors są bardziej wszechstronni niż Houston Rockets. Rockets stali się trochę zakładnikami tej taktyki, że musimy rzucać za trzy punkty, bo Eric Gordon jeszcze kilka lat temu potrafił grać przodem do kosza, potrafił mijać, wjeżdżać pod kosz, teraz ograniczył się do tego, dostanę piłkę na 9 metrze, bach, trójka. Chris Paul też swoje lata już ma, więc też po prostu to, wydaje mi się, wpłynęło na to, że przestał grać bardziej w kierunku kosza, no ale dzisiaj nie o Houston. Golden State na pewno będą szukali swoich przewag, gdzie tylko się da. I jako, że mają bardzo szeroki wachlarz możliwości, to będą szukali tego wszędzie. Nawet wystawiając Shauna Livingstona, który będzie brał na plecy Kyle'a Lowry'ego i rzucał te 4 metry od kosza po obrocie. Więc tu jest klucz dla Toronto, jeśli chodzi o ograniczenie po prostu strat. Tak mi się wydaje. To, tam też ani taktyka jednego was, ani drugiego do końca nie pasuje mi, czyli albo odpuszczamy wszystkich i niech wszyscy rzucają poza Curry'em, albo odpuszczamy, znaczy w cudzysłowie odpuszczamy Curry'ego i niech Curry rzuca swoje, a inni po prostu niech nie biorą w tym udziału. Tak się nie da, niestety. Ale to drugie tak się nie da, no bo powiedzmy odpuszczasz, schodzisz czy tam baką niżej w pick and roll i co? I automatycznie podchodzisz potem do niego i robisz i wszyscy wtedy są rozsypani i zaczyna się ruch piłką i koniec. No właśnie dlatego mówię. Możesz liczyć na stratę jakąś. No. Właśnie dlatego mówię, że no nie da się tak z Warriors grać, że Warriors to niestety muszą po prostu grać swoje i Raptors muszą minimalizować straty i szukać swoich przewag. Tam Warriors nie da się całkowicie zatrzymać, bo są zbyt dobrzy po prostu. No tak jak Krzysiek powiedział, Steph Curry w każdej chwili może rzucić 11 trójek, a Klay Thompson w każdej chwili może rzucić 40 punktów w dwie kwarty. I to też jest jak najbardziej możliwe, bo ma po prostu takie umiejętności. Więc tam nie da się znaleźć jednego sposobu. Tam każdy musi wykonać w 100% swoje zadanie. Tylko i wyłącznie wtedy Raptors mają szansę, ale szansę mają dosyć sporo, bo po pierwsze nie ma Duranta, czyli gościa, który mógłby wziąć jeden na jeden Kawhia Leonarda i wygrać z nim ten pojedynek. Zdrowy Kevin Durant, nie wiadomo w jakiej formie będzie, jak wróci nawet po tej kontuzji. To jest raz. A dwa, mam wrażenie, że trochę zbyt entuzjastycznie wszyscy podchodzą do dyspozycji w ostatnich tygodniach Golden State Warriors. Bo przypomnijmy, Golden State Warriors dostali w finale konferencji Portland Trail Blazers bez Nurkicia, z połową Cantera, z połową Damiena Lillarda, bo Lillard też zmagał się z urazem barku przez całe te finały konferencji. No to jest też świetny meczup dla Blazers, zawsze był i to też nie była duża niespodzianka, że
że dość szybko się z nimi rozprawili. Mi się tylko jeszcze wydaje, że tak możemy rozmawiać, co mogą zrobić Raptors w obronie, jak kryć Stepha Curry'ego, jak kryć innych. Przede wszystkim rzecz, na którą nie mogą sobie pozwolić, to straty i oddawanie zbiórek w ataku. To są dwie rzeczy bardzo proste, ale często to ani w koszykówce, oprócz oczywiście trafiania do kosza. Muszą tracić piłkę jak najmniej, nie mogą jej zostawiać na swojej tablicy. Muszą też robić wszystko, żeby narzucić swoje tempo, a nie grać tak, jak Golden State Warriors będzie chciało, żeby grali. I właśnie to jest problem, bo Raptors nie są jacyś świetni na desce, więc to może być właśnie problem. Obie drużyny, ja się tutaj posiłkuję trochę Schumannem, który zrobił z różnymi numerkami, ale obie drużyny są świetne w wybijaniu piłki, czyli tych deflections, co oczywiście wpłynie. I znowu wrócę do tego, co mówiłem na początku. No jeżeli Raptors nie będą trafiać swoich rzutów, a nie mają mniejszy talent rzutowy, to tej serii nie wygrają, po prostu będą zbiórki, będą kontry i będzie tempo. Oni muszą trafiać tak jak w tych lepszych momentach serii z Bucks, czyli muszą wejść na ten poziom trafiania swoich czystych rzutów, czy to będzie półdycha, czy to będzie dystans. I to będzie fajna seria. Piotrek na pewno się ze mną zgodzi, zresztą nie tylko on, że w tej serii grają drużyny, które aż tak bardzo nie stronią od rzutów z półdystansu. Warriors szczególnie, ale Raptors przez to, że mają Kawhia, też potrafią to robić, więc to nie będzie seria typowa roku 2019, gdzie tylko wjeżdżamy pod kosz i tylko rzucamy trójki, bo obie drużyny rzucają mniej więcej co piąty swój rzut oddają z midrange, co jest jak na dzisiejsze czasy niezłym poziomem. No i mają. Kawhi Leonard jest w Raptors. No i właśnie. Elephant in the room, czyli Kevin Durant, bo Piotrek, jeżeli KD chociażby w 70%, 75% wróci przed, powiedzmy przed meczem numer 3, tak bym powiedział, to chyba zmienia ciężar tej serii i powoduje, że Raptors w tej serii mają szansę jednak mimo wszystko o wiele mniejsze, jak wróci ten człowiek płaczący na Twitterze cały czas. Wiesz, to wszystko zależy, przy jakim wyniku będzie wracał. Powiedzmy, że wróci przy 2-0, to już wtedy... Ale 2-0 Kevin dla Raptors? Durant, 2-0 dla Raptors, Kevin Durant oczywiście lubi się zesrać i on pod presją to tak nie różnie. No, jest MVP finałów, ale... No ale właśnie. Jeżeli będzie 2-0 dla Raptors, to nawet powrót Duranta tu może nic nie dać. Tak mi się wydaje. Z drugiej strony, jak będzie 2-0 dla Warriors, to Durant nie będzie miał po co wracać, więc... Dokładnie, jak będzie 2-0 dla Warriors, to Durant może sobie przesiedzieć już do końca, bo to już będzie po wszystkiemu. Więc... No to nie chcą w ogóle, wtedy już po co ty tu jesteś? No tak trochę zaczyna to wyglądać, no. Wiecie, prawda jest taka, pojawiła się jakaś anomalia w świecie, jakiś motyl gdzieś machnął skrzydłem i Warriors przegrali 3 mecze z rzędu w finale z Cavaliers. Gdyby nie to, gdyby nie ten jakiś motyl, nie wiem, na drugiej stronie półkuli, na drugiej stronie kuli ziemskiej. Gdyby nie Draymond Green na przykład, tak, gdyby nie to jedno machnięcie, to byśmy Kevina Duranta w Warriors nie zobaczyli. To też trochę nasza wina, bo pamiętam, jak przez całe playoffy wtedy każdy, na każdym forum, na każdym reddicie wszyscy mówili, że Draymond Green, co on robi, powinien już mieć kilkadziesiąt technicznych fauli i w końcu dostał ten, który go wyeliminował z meczu numer 6 i trochę sami sobie zgotowaliśmy ten los Kevina Duranta. Trzeba by nie mówić. Wiesz co, to może i tak, ale wracając do, bo to też zaczynam odjeżdżać. Durant może być kluczowy przy wyniku 1-1. Jeżeli będzie 1-1, to wtedy Durant może zrobić różnicę. Przy wyniku 2-0 dla Raptors jest za późno, przy wyniku 2-0 dla Warriors nie ma sensu. Who cares? A tym bardziej, że Warriors na pewno będą grali, już to co mówiłem trochę wcześniej, będą chcieli wygrać bez Kevina Duranta. Według mnie dla nich to jest jakiś cel. Oczywiście mają też ten większy cel, czyli wygranie mistrzostwa 3 razy z rzędu, co się zdarza niezwykle rzadko i wydaje mi się, że będzie zdarzało się coraz rzadziej, patrząc jak rozkłada się, że talentu jest coraz więcej, że rozkłada się na coraz więcej drużyn. Ale to wygranie pierścienia bez Kevina Duranta
To jest naprawdę pokazanie całemu światu. Według mnie wygranie tego pierścienia bez Kevina Duranta znaczyłoby dla Stepha Curry'ego i Klaya Thompsona więcej niż wygranie trzeciego pierścienia, tak. Niż wygranie trzeciego pierścienia z rzędu. No i tak to jest, bo przecież no, to co wychodziło, wspomniałem o tym Twitterze, znowu Kevin Durant płacze i wygrał 2 mistrzostwa, 2 razy MVP i ciągle płacze i ciągle jest niezadowolony. Z drugiej strony, jeszcze sorry, że ci tak przerwę, wydaje mi się, że jeśli Warriors, powinniśmy trochę kibicować Warriors, bo jeśli wygrają... Serio? Jeśli wygrają, to Kevin Durant prawie na pewno odejdzie do Nowego Jorku, bo no nie dostanie większego policzka w twarz, w cudzysłowie, gdy ta drużyna wygra całe połowę playoffów bez jego obecności. Jeśli Warriors przegrają bez niego lub jeśli Kevin Durant uratuje ten zespół, to według mnie wtedy trochę jego szanse na zostanie w Golden State Warriors się zwiększają. Ja myślę, że jego szanse na pozostanie to są i tak zero, bez względu na wynik tej serii. Tak mi się wydaje. Niech przenosi się do Nowego Jorku, Skyrim i stworzą najbardziej nienawidzony team w lidze. Come on, Kyrie i Kevin Durant. Widzicie już tą poradę. Golden State Warriors i Draymonda Greena w koszulce zamiast We Believe, We Don't Need You? A, to było piękne. Bo już sobie pomówiliśmy trochę o tej serii pod względem ofensywnym, pod względem defensywnym. To takie dwie rzeczy na koniec, bo na koniec damy swoje przewidywania, jeżeli chodzi o wynik tej serii. To zanim to Piotrek, X-faktor po obu stronach, albo po jednej stronie, jakiś zawodnik, jakiś czynnik, który twoim zdaniem też troszeczkę może zahaczając o przewidywanie twoje, może nie zdradzając go, na który ty będziesz patrzył, taki może nie aż taki super spodziewany, ale kto lub co może być twoim zdaniem X-faktorem? Wydaje mi się, że tutaj nie będzie jakichś wielkich niespodzianek. X-faktorem jak dla mnie po stronie Raptors będzie Kyle Lowry. Natomiast po stronie Golden State Warriors do końca swoich dni Andrej Godala. Jeżeli będzie jeszcze trafiał te rzuty, takie trafiał w ostatniej serii. Gdzie w ogóle to jest śmieszne, jak się patrzy na Andrej Godala, jak był w ostatniej serii, jak jest ten player mode, który pewnie sprawdziliście na League Passie. Nie wiem, sprawdzaliście to? Tak. Jak to fajnie, jak właśnie Iguodala dostaje piłkę i tak ma na zielono, nie? Niby nie rzuca, niby go zostawiam na zieloną wódkę. Kurwa, powiedzcie, on ma zieloną wódkę. Tam, nie? To jest właśnie cały Andre Iguodala. Krzysiek, dla ciebie X-faktor? Wiesz co, nie wiem, czy może to X-faktor. Ja trochę boję się o Pascala Siakama w tej serii, szczerze mówiąc. Dlatego, że to trochę powiedział tym Zaklo w którymś ze swoich podcastów, jeszcze chyba w trakcie serii z Milwaukee Bucks, że Pascal Siakam wyglądał w sezonie zasadniczym tak dobrze, bo jego effort był na wyższym poziomie niż 99% zawodników ligi. Teraz w playoffach ten effort wśród zawodników ligi się zwiększył i ta chęć do gry Pascala Siakama nie wygląda tak świetnie. On ma na każdy mecz kilka niepotrzebnych wejść pod kosz, kilka niezarozsądnych że Warriors są w stanie wejść do jego głowy i trochę namieszać mu w tej serii, a jeśli Pascal Siakam nie będzie grał dobrze, to może być ciężko, bo sam Kawhi Leonard, jasne, jest w stanie urwać jeden mecz, tak jak pewnie wydarzyłoby się to te 2 lata temu, gdy Spurs prowadzili 20-kilkoma punktami przed jego kontuzją, ale całą serię będzie wygrać trudno, więc chyba zgodzę się z Piotrkiem, że ważnym zawodnikiem będzie dla Toronto też Kyle Lowry, który serię z Bucks miał zaskakująco dobrą, miał niesamowicie dobrą, szczególnie patrząc na to, co działo się w poprzednich playoffach i musi to Kyle Lowry kontynuować. Mam nadzieję, że on nie poczuje się za bardzo zadowolony z fajnym, że już odgonił te demony przeszłości, już awansował do finałów NBA, tylko że będzie chciał walczyć dalej, będzie chciał pokazać, że może być rozgrywającym drużyny, która zdobędzie mistrzostwo ligi.
Dla mnie X-faktorem, jako że do Warriors są przez wielu uważani jako faworyci, to są faworyci, to X-faktor po stronie Raptors to będą takie osoby jak Danny Green, Fred VanVleet i ktokolwiek będzie miał otwarte rzuty. Jeżeli będą otwarte rzuty trafiać, Kyle Lowry też może je mieć, to oni mają szansę, jeżeli nie, to do widzenia. To będzie X-faktor w tej serii. X-faktorem może być Nick Nurse, bo on trochę, pamiętacie pewnie na przestrzeni tych playoffów, Marc Gasol często miał takie sytuacje, gdy krył go Tobias Harris, gdy w serii z Bucks był na jego plecach Ersan Ilyasova, byli też inni słabi bądź co bądź obrońcy, a Toronto Raptors jakoś nie wiem, czy nie chcieli, czy nie umieli tego wykorzystać i nie dawali Gasolowi piłki. Zlopeził się trochę. Trochę tak. Się zakochał tak, w tym Gasolu i teraz będzie mu każdą piłkę chciał dawać. Ja już jestem w kościele Jarena Jacksona Juniora, więc... No ale właśnie. Jako pastor. O X-faktorach trochę powiedzieliśmy. Dla mnie to będą ci, którzy będą mieli otwarte rzuty w Raptors, żeby je trafiali i tyle. To będzie podstawowo Golden State raczej te rzuty trafiać na swoim poziomie. Będzie, czy to będą robili Raptors, tak. Nie wiadomo. Wygrają mecz numer jeden. Niech wygrają mecz numer jeden. Po 40 minutach podcastu wniosek jest taki, że wygra ten, kto będzie trafiał do kosza. Na tym tak, i po to włączyliście ten podcast, jest jedna, i po to, co powiedział Piotrek, że wygra ten, który będzie miał więcej punktów. O jeden, chociaż tak coś takiego. Więc to jest mała analiza i po to tu jesteśmy w końcu. 40 tak? minut gadania i mogliśmy to zamknąć w pół minuty. Kto trafi więcej, kto zdobędzie więcej punktów, to wygra. Kto wygra więcej meczów, może tak. O, tak bym powiedział. Dlatego ciekawsi są Lakers. Co się dzieje w Lakers? O, come on. Ja żartuję. Przewidywania. Piotrek, do ciebie będzie na końcu, bo ty masz jakiś taki shocker, tak? Już mówiłeś, że to będzie coś niespodziewanego. Krzysiek, ty masz coś spodziewanego? Ja stawiałem. Grizzly z pięciu, tak? tak jest. Grizzly dostali drugi pick w drafcie, więc jest wszystko wspaniale. Ale nie, ja stawiałem już raz w tych playoffach przeciwko Warriors. Stawiałem, że Houston Rockets wygrają z nimi w 6 spotkaniach, no i jednak chyba nie popełnia tego chyba błędu po raz drugi. Dla mnie to jest Warriors w... Nie chcę powiedzieć w 5, więc powiem Warriors w 6. No u mnie jest tak samo, chociaż absolutnie serce mi mówi, żeby to byli Raptors. Chociaż ostatni raz, kiedy tak kibicowałem Raptors, to był sam początek, kiedy oni zaczęli być nieźli i mieli Jurassic Park przed halą i dostawali w pierwszych meczach i grali beznadziejnie, potem stawali się Raptors. Ale teraz sytuacja jest inna. Team, który potrafił naprawdę wrócić z dalekiej podróży w wielu meczach, a to umieją robić teamy naprawdę twarde i dobre na playoffy. I teraz Raptors, Piotrek. Są, ale Warriors w 6 mimo wszystko, bo no jednak są lepsi. Ale mam nadzieję, że będą to Raptors i mam nadzieję, że nie wróci Durant. I teraz Piotrek powie, że Warriors w 4. Nie, Raptors w 7. Raptors w 7, tak. Nie ma opcji, żeby Warriors przegrali mecz numer 6 u siebie. Po prostu w to nie wierzę. Kary, nie wiem, zrzuci napalm na ławkę Raptors przed meczem. No potem sobie już przegrać z Cavs. Mecz, który... No tak, ale ja obstawiam, że meczu numer 6 u siebie Warriors nie przegrają. No ale z Cavs przegrali mecz numer 7, to jest jednak trochę inna sytuacja. Ale to tak. Było też 3 lata temu trochę, nie? To też... Ale mimo wszystko, wydaje mi się, że Raptors, oczywiście jeśli Leonard pozostanie zdrowy, to on wygra dla nich ten mecz numer 7, zemści się na Warriors i już. Ja obstawiam Raptors w 7. A myślicie, że podkładanie nóg znowu będzie historią w tej serii? No bo trochę było w tej serii z Rackets. Zapomnianej trochę serii z Rackets. To była przecież historia tamtych pierwszych dwóch meczów, gdzie każda wygrana w którymś z tamtych pierwszych dwóch meczów być może zmieniłaby całkowicie tę serię i już Warriors nie byłoby w tych playoffach. Tutaj dochodzi Kawhi Leonard i wydaje mi się, że jedno, dwa podstawienie nogi jemu przy lądowaniu. Ty mówiłeś o Siakamie, żeby łatwo mu wejść do głowy.
Mhm. Chyba ty, Krzysiek, mówiłeś. I mi się wydaje, że na szczęście, że są tu Raptors, że nie ma LeBrona, że płaczki z Golden Sory, bo tak się zachowują często, nie będą mieli z kim za bardzo się kłócić. Bo nie natrafiają na taką drużynę, która aż tak bardzo dużo gada z sędziami. Kyle Lowry jest taki twardy, ten, ale Kawhi Leonard nie jest takim zawodnikiem, więc oni będą mieli w dupy te zaczepki Warriors i miejmy nadzieję, że oni mentalnie to są w stanie wygrać. Żeby się tak nie dać sprowokować, bo pewnie takie historie mogą być. Szczególnie jeżeli ta seria, Piotrek mówi, wyrównana. Wszystkie mecze Golden State właściwie w tych playoffach z Houston czy nawet z Portland były wyrównane. To nie były blowouty żadne, więc trudno się spodziewać, że te blowouty były w finałach. Więc to będzie też ważne, o tym nie mówiliśmy, żeby Toronto potrafiło mentalnie to wytrzymać. Nie dało się sprowokować, a Warriors na pewno będą to robić, szczególnie jeżeli to się będzie działo, tak? Bo te zaczepki na pewno będą i zobaczymy, czy Raptors są w stanie to wytrzymać. Zgadzasz się, Piotrek? No tak się rozwinąłem bardzo mądrze. Nie no, pięknie się rozwinąłeś, że w ogóle ja wiesz, już prawie stwierdziłem, że wyłączam się już, bo ja już nie mam nic mądrzejszego do powiedzenia. Poza tym, że człowiekiem, którego najłatwiej sprowokować będzie Draymond Green. Oby. Chociaż no trzeba oddać Draymondowi to, co jego, bo w tych playoffach jest super, jest fantastyczny. Jakby 3 lata mógłby. Bo we don't need you. Jest tym samym Draymondem, w którym łatwo się było zakochać, gdy Warriors jeszcze nie mieli Kevina Duranta. Wiecie, ja teraz tak po Warriors, ale kurde, no tych Warriors bez Duranta, tak grając, jest ciężko nie lubić. To jest powód, dla których ludzie polubili Warriors. To jest Warriors ze styl gry i tak grają. Ta seria jeszcze z ostatniego sezonu nawet Marka Jacksona z Denver Nuggets najpierw wygrana pierwsza runda, potem druga przegrana nawet z San Antonio, ale to wtedy się rodziła ta drużyna, to wtedy się ją pierwszy raz fajnie oglądało. To były jeszcze czasy, gdy Andre Iguodala był największym villanem ligi, nie Kevin Durant, bo przecież zamienił Denver Nuggets na... Andre Iguodala grał w Denver Nuggets, to jest coś, o czym... Trzeba było wspomnieć w tym podcaście. No i cóż, jeżeli Toronto wygra, to może nie będziemy mówić, że za 5 lat Kawhi Leonard grał w Toronto. Oby to tak nie było. Szczerze mi się wydaje, że jemu łatwiej będzie zostawić Toronto, gdy Raptors wygrają w tym sezonie. Na pewno łatwiej niż gdy wygrają, niż gdy przegrają w meczu numer 6 albo 7. Ale w sumie mi się to podobało, że Kawhi może zrobić LeBrona, czyli bez Lena to podpisać roczny albo dwuletni kontrakt i patrzeć, co się będzie działo. Jasne. Nie? Jasne. Tym bardziej, że Gasol też będzie miał teraz rok opcję, z której pewnie skorzysta, więc takie zostawienie jego na jeden rok, zostawianie Kawhi'a na jeden rok też miałoby pewnie sens. Później ewentualnie przebudowa tej drużyny od nowa. I ściągnięcie Jarena Jacksona Juniora. Spokojnie. No. Piotrek, ty zakończysz to, żebyś się jeszcze włączył na koniec i zamknął tu klamrą. Ojej, bo... ale ja nie mam serio nic już teraz mądrego do powiedzenia. Nie masz nic. Nie to będzie zobaczmy, dzisiaj. Co się wydarzyło. To ja zakończę. Bo ja zakończę. Mając nadzieję, tak jak wy wszyscy słuchający, że to będą finały lepsze niż z ostatnich lat, że to będą finały wyrównane i będzie w nich dużo fajnej koszykówki i tego myślę, że się spodziewamy. I my się z wami usłyszymy. Podobno. Na tym podstawie kropki, nie mówię kiedy. Nie mówię kiedy, no, sprytnie, usłyszymy się. Ostatnio nam to zajęło tylko 4,5 miesiąca. Tak. I nie zarzucicie mi kłamstwa. Usłyszymy się. Nie dalej się usłyszymy. Ty, ale to by nawet się zgadzało, bo jak 4,5 miesiąca od teraz, to byśmy zapowiadali nowy sezon. No, zrobimy recap finałów. Każdy będzie zainteresowany. Tak to będzie wyglądało. No, ale to na tyle dzisiaj. Życzymy wam udanych finałów NBA. Dzisiaj byli z wami Piotrek Zarychta, ja życzę Krzyśkowi udanego spaceru z psem. O, ja też mu życzę. Mój pies na pewno wam dziękuję. I też z wami był, bo tutaj się kręci niedaleko, więc pozdrawiam z psem. Idzie z kamerą albo bez kamery wśród zwierząt. To tyle. Na pewno będzie kibicował Raptors też, więc... Czapeczka Raptors. No. To tyle dzisiaj.
Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Udanego. Cześć.